Oddział, stój. Korzystając z okazji, pragnę wam przedstawić księdza prałata Władysława Nowobilskiego, to tam pod ścianą, bo to jest kawałek historii polskiej, dlatego kilka zdań o nim powiem. W Ciscu Cisiec koło Żywca wybudował kościół w niezwykły sposób. Setki mieszkańców tej miejscowości zwróciło się wcześniej do tak zwanej władzy ludowej z prośbą o pozwolenie na budowę kościoła. Tak zwana władza ludowa przez 2 lata zupełnie nie odpowiedziała na prośbę pisemną tych mieszkańców. Więc 5 listopada 1972 roku setki osób przyszły na plac budowy. Rozpoczęła się budowa. Ksiądz Władysław tutaj obecny odprawił przesięgło, a oni ludzie z wielkim entuzjazmem rozpoczęli budowę kościoła. Kobiety z małymi dziećmi przyszły, że gdyby milicja atakowała, no to będą stanowiły taką zaporę dla tych milicjantów. Wiele było brutalnych interwencji ze strony milicji, ale ludzie byli tak zjednoczeni pod przewodnictwem księdza Władysława, że zwyciężyli. Ktoś stary dyżurował przy dzwonie, na głos dzwonu, gdy było jakieś zagrożenie, bo chcieli zburzyć tą budowę, która powstawała. Na głos dzwonu zbiegali się mieszkańcy Ciścia i w ten sposób przez 2 lata dzień i noc czuwali
przy kościele. Kilkadziesiąt osób z różańcem w ręku stanęło przy wszystkich drzwiach prokuratury w Żywcu, kiedy ksiądz Władysław tam został wezwany. No, przy wszystkich drzwiach stanęli, żeby go gdzieś nie uprowadzili. To jest krótka historia, no historia naszej ojczyzny, jakiś ułamek. Proszę bardzo, dalej kontynuować. A teraz głos zabierze pan organizator dzisiejszej uroczystości. Prosimy. Witam wszystkich przybyłych gości, kombatantów, senatorów, posłów, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grupy rekonstrukcyjne, przedstawicieli IPN, poczty sztandarowe oraz wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości. Pragnę przywitać również kapelę góralską reprezentującą mieszkańców naszej miejscowości. A teraz wszystko się, proszę Państwa, zmieniło. Jest troszkę inaczej, no ale jest tak, jak jest. Na sam początek, tu zajmiewam może 10 minut. Fragment wiersza Krzeszona legenda Wandy Ciszoszewskiej. Maltigram. My żyjący dziś słyszymy przysięgę legendzie złożymy. Przyszliśmy tu pod Twoją komendę, aby snuć o Ciebie wieczystą legendę. Żołnierze niezłomni polskiej trasy niepodległościowej Wielkiej Brytanii lata 1945-1956. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza 1947. Samobójstwo przywódcy partyzantów na Podhalu. Zima, zmęczenie, beznadziejność likwidują ruch podziemny. Warszawski korespondent New York Times obszernej korespondencji z Warszawy, datowany na dnia 2 marca, dowodzi, że po przeszłych 2 latach zawziętej walki ruch podziemny w Polsce rozpada się. Walka zbrojna przed wyborami była ostatnim większym wysiłkiem podziemia przeciwko komunistycznym rządom w Polsce. Dzisiaj członkowie ruchu podziemnego wyczerpani walką, zmęczeni bezlitosnym tropieniem, pogrążeni ostrą zimą i niesłychanie ciężkimi warunkami wychodzą z kryjówek leśnych i górskich. Drugi cytat. Fantastyczne dzieje ognia. Jego walka z władzami była bezpardonowa, kosztowała drogo obie strony. Nieprzejednane grupy w lasach i górach, mimo rozpadania się podziemia niepodległościowego, Gruzą, to znaczy redaktor, nie przewiduje, aby w Polsce nastąpił okres wewnętrznego spokoju. Polityczny ruch podziemny koncentrował się głównie na dwóch organizacjach, WIN i NSZ, których walka z rządem wypływała z uczciwych punktów. Ponadto w lasach i górach pozostanie do końca trzon tak zwanych nieprzejednanych politycznych. Ludzie ci wolą zginąć, niż mieć coś wspólnego z obecnymi rządami.
Następny fragment. Oni czekają na żołnierzy brytyjskich i amerykańskich, którzy ich zdaniem przyjdą walczyć tutaj z Rosjanami. Oficer Mielicz dodał, długo będą na to czekać. Nieco później dodaje korespondent. Przyszedł do mnie jakiś człowiek, który nazwał się członkiem ruchu podziemnego i zapytał się tonem pełnym goryczy. Macie bombę atomową? Dlaczego nie uderzycie na Rosję? Jedna bomba i po wszystkim. Teraz jeszcze wspomnę z 60. rocznicy fragment. Myślę, że warto. Miałby dużo więcej gości. Jest tak, jak jest, ale pozwolę sobie to przeczytać. Serdecznie dziękuję Państwu za przybycie Państwa na obchody 77. rocznicy ostatniej walki śmierci majora Józefa Kudasia Ogrodnia. Naszym obowiązkiem jako Polaków jest dbać, odkrywać i rozpowszechniać historię naszego narodu. Szczególnie ważne jest, aby każdy z nas przekazał wiedzę na temat Rosji w naszej ojczyzny kolejnym pokoleniu. Walczący podczas II wojny światowej żołnierz Wojska Polskiego i Armii Krajowej, oficer batalionów chłopskich, partyzant na Podhalu Józef Kudasia-Ogrodnia jest jedną z postaci historycznych, których również powinniśmy pamiętać. Dzięki takim wydarzeniom, jak to historia Polski, nie odejdzie niepamięć. To również przykład przesłania, które kierujemy do wszystkich rodaków, dla których patriotyzm dziś już nie musi być walką zbrojną w ręku, ale może mieć zupełnie nowy, inny wymiar. Ogień i jego partyzanci stanowią jedną z ikon podziemnego podziemia niepodległościowego w Polsce, napisał dr Maciej Korkowicz. Spowodowane jest to zarówno aktywnością ogniowców w latach 1945-47, jak i zasięgiem działania zgrupowania oraz największą skalę małopolską liczebnością szacuje się, że przeszeregi podporządkowane Kudasiowi przeszło około 700 partyzantów, którzy działali na terenie całego powojennego województwa krakowskiego, a struktury kierowane przez ognia sięgały także Śląska, Podkarpacia, a nawet Wielkopolski. Partyzanci Kurasia przeprowadzili łącznie około 100 akcji zbrodnich polegających na rozbijaniu posterunków MO, likwidacji funkcjonariuszy komunistycznych i pracowników. Zdecydowanie najgłośniejszą, najbardziej znaną akcją przeprowadzoną przez podkomendę ognia było uwolnienie 64 więźniów z więzienia Świętego Michała w Krakowie. Ta spektakularna operacja, która odbyła się 18 sierpnia 1946 roku w samym sercu Krakowa pod okiem bezpieki wojska i Sowietów, została wykonana w sposób prawidłowy i nie pociągnęła za sobą żadnych ofiar. Z kolei największym ciosem dla podhalańskich bezpieki było celne uderzenie funkcjonariuszy NKWD i UB. 29 czerwca 1943 w odwecie za działalność partyzancką Niemcy zaadoptowali jego ojca, żonę, Elżbietę, kilkuletniego synka Zbyszka. Ciała i cały dom oblano benzyną, podpalono, zabraniając ludziom gaszenia. Od tej pory przyjął pseudonim Ogień. Po rozbiciu Konfederacji Tatarskiej przez Niemców pod komendą Józefa Kudasia Ognia stali się członkiem jednego z pierwszych oddziałów partyzanckich AK na Podhalu o kryptonimie Wilk, dowodzonego przez porucznika Władysława Szczytka pseudonim Brech. W 1944 roku tworzył oddział Nulowej Straży Bezpieczeństwa, czyli Zbrojnej Formacji Konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego. Działalność niepodległościowa ognia to wielka zadra na honorze okupantów, ale również wielkie szkody osobowe i materialne całej miejscowości. I tu warto posłuchać uwagi. Łączna liczba mieszkańców Axmunda aresztowanych w latach 1939-45 zamknęła się w liczbie 101 osób. Straty majątkowe dotyczą 54 gospodarzy. 65 osób to liczba osób rozstrzelanych oraz zamordowanych w obozach koncentracyjnych. Na miejscowym cmentarzu leży 26 osób. Okres I wojny światowej, lata 1914-1918, to Piłsudczycy, Armia Halera, oddziały polskie pod nazwą Regiony Polskie, o
kółek około 100 mieszkańców Aksunda z Poboru i okolicy. Wielu z nich nigdy nie powrócił do rodzinnej miejscowości, a inni dzięki swojemu zaangażowaniu i postawie zostali odznaczeni przez dowódców i wrócili w blask uchwały spełnionego obowiązku. Świętej pamięci mi dziadek też. Rok 1863. Powstanie styczniowe. Czynny udział w akcji udział 1865-1866. Wojna z Włochami. 1768-1772. Konfederacja Walska. 1651. Bunt Kostki Nawierskiego. We wszystkich tych wydarzeniach jest potwierdzony udział Waksunda. Waksundian. Cofając się dalej w historii, wracamy do roku 1338, kiedy to na prawie niemieckim został nadany przywilej lokacyjny wsi Waksund. Pierwsze wzmianki o naszej miejscowości, o nazwie Wilcze Pole podaje się na rok 1240. Warto również wspomnieć, jako wieś królewska z obowiązku prawdopodobnie brała udział w walkach z Krzyżakami w 1410 roku. Tak kalendoskopijnym w skrócie przedstawia się historia naszej miejscowości oraz jej najbardziej rozpoznawalnego mieszkańca, majora Józefa Krasio-Ognia. Mottem i celem życia jego, jak i pozostałych członków naszej miejscowości, była wolność i dobro najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Szanowni Państwo, jeszcze na sam koniec. Wielu obecnych mnie tylko ciągle pyta mnie dlaczego. Na te wszystkie pytania jest tylko jedna bardzo prosta odpowiedź. Miejcie Państwo odwagę mówić prawdę i tylko prawdę, a prawda Was wyzwoli, jak mówi Ewangelia. Obecność nas wszystkich zgromadzonych teraz i tu świadczy o tym, że nie boicie się tej prawdy. Myślę, że mają Józef Kuraś stanowić wśród nas wyprostowanych, dumnych, z wysoko podniesioną głową, gotowy odpowiedzieć na wszystkie pytania i wziął już pełną odpowiedzialność za swoje uczyny. Dziękuję. Na zakończenie jeszcze informacje później podamy. Kurasza i jego żołnierzy. Historia jest bardzo ważna. Niezależnie od tego, czy gdzieś tam na górze urzędnicy mają pojęcie o historii, czy też nie mają żadnego pojęcia, historia jest dla nas bardzo ważna, bo wielki autorytet dla nas Polaków, święty Jan Paweł II papież powiedział, że naród bez przeszłości nie ma przed sobą przyszłości. Dzisiaj wspominamy majora Józefa Kurasia Ognia. Jakim człowiekiem był major? Może by pewien zarys jego osobowości zrekonstruować na podstawie wielu publikacji IPN-u oraz wspomnień jego żołnierzy. Ograniczę się głównie do świadectwa jego oficera Kazimierza Paulo, pseudonim Skała. Kilka razy odwiedziłem go w jego domu w Węglówce koło Krosna. Zawsze żegnał mnie z pewnym smutkiem, że już odjeżdża. Kochał życie i trudno było mu się z tym pogodzić, że w zasadzie są to ostatnie lata jego życia. Nie zginął palców lewej ręki, bo funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa kazał mu w czasie przesłuchania położyć lewą dłoń na biurko i uderzył w tą dłoń ciężkim dziurkaczem z całej siły. I Paweł już do końca życia tych palców nie przeginał. Paweł miał także rozbitą twarz. Myślał, że go zabiją. Chcieli, żeby zdradził pozostałych przy życiu kolegów. Szantażowali jego rodzinę. Znęcali się nad żoną i córką, a w stanie wojennym spalili mu dom.
To są realia tamtych czasów. Mówił Paweł o świętej pamięci, człowiek, wspaniały człowiek, którego osobiście znałem. Tyle zła widziałem w moim życiu. Pytano go, co będzie dalej z Polską? Zamyślał się, mówił, nie wiem. Mówił, że na wezwanie ognia zostawiłby wszystko i na kolanach by do niego poszedł. Oczywiście sprawa nierealna, ale chodzi o pragnienie serca. Paulo przez 2 lata walczył pod dowództwem ognia. Traktował go jak własnego ojca. Był jego doradcą, przyjacielem, a ogień liczył się z jego zdaniem. Nadał mu pseudonim Skała, bo chciał mieć w nim podporę. Uczynił go dowódcą jednego z oddziałów. Prywatnie mówili sobie po imieniu. Ogień, major Józef Kuraś, był człowiekiem wysokim, dobrze zbudowanym mężczyzną. Kiedy szedł w procesji Bożego Ciała, to o głowę przewyższał otaczających go ludzi. Spod polowej czapki wymykały się blond włosy. Nie liczył, że przegrają w walce. Mieli walczyć do wolnych wyborów. Wiemy, że były sfałszowane, wszystko było sfałszowane. W czasie ślubu i wesela ognia z Czesławą, a wczoraj miałem okazję trochę pochodzić po Górze Waksuńskiej, w Ostrowcu, gdzie to wszystko się odbywało. W czasie ślubu ognia z Czesławą Paulo dowodził oddziałem ochrony. Ta ochrona była tak po mistrzowsku zorganizowana, że konfidenci tylko przeszli, bo nie mogli swobodnie przechodzić, zameldowali w Nowym Targu, że nie ma szans, jakakolwiek interwencja. Był urodzonym partyzantem, nie do zdarcia, mówi Paulo o swoim dowódcy. Kochał góry, dbał, aby niepotrzebnie nie narażać swoich żołnierzy. Co jakiś czas stosował amnestię. Bardzo ciekawa sprawa. Trzeba było publicznie albo prywatnie w rozmowie z nim powiedzieć o zaniedbaniach w regulaminie obozowym czy w służbie. Szczerze trzeba było to wszystko opowiedzieć, a on na końcu wszystko puszczał w niepamięć. Taka forma oczyszczenia atmosfery. Bardzo ciekawa sprawa. Nikt mu nie dorównał, znał wszystkie ścieżki, każdy zakątek w Górach Golca. I dlatego żadna obława Niemców, Sowietów czy polskiej bezpieki po prostu nie dała mu rady. Kiedy mu proponowano przejście na zachód, bo była taka możliwość, przynajmniej do pewnego czasu, przez Czechosłowację, to odpowiadał, ja moich chłopaków nie zostawię. Tutaj walczyłem i tutaj zginę. Pewnego dnia wywołali z celi więzienia w Krakowie jego brata, Jana Kurasia. Miał rozpoznać ciało zwłoki ognia. Wrócił do celi bardzo smutny, blady. Powiedział po góralsku, Józuś nie żyje. Ukatrupili go, boze, boze. Z kim, drodzy, walczył major Józef Kuraś ogień? Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Czy jesteśmy świadomi? Myślę, że nie do końca. Walczył ze strasznym barbarzyństwem, które przyszło do nas ze wschodu. Sowieci aresztowali tysiące żołnierzy polskiego podziemia. Niektórych umieszczano w bardzo głębokich dołach. Stali tam całymi dniami po kolana w wodzie,
od czasu do czasu rzucano im bochenek chleba. Wyobrażamy sobie tą sytuację. Wielu z nich wywieźli na Syberię. Wielu z nich nigdy nie wróciło. Ogień o tym wiedział. Szef wywiadu Armii Krajowej, pułkownik Kazimierz Miranek Posłecki, mówił, że w obliczu Sowietów czułem się sparaliżowany. Oni przenikają wszędzie. Toczą nas od wewnątrz jak robaki. Z kim walczył major Józef Kuraś Ogień? Trzeba byłoby zrozumieć, czy było państwo Stalina. Ludzie stamtąd uciekali, jeżeli mogli uciec, uciekali z okrzykiem: tam nie ma Boga ani chleba. Do obozów, do łagrów wtrącono miliony ludzi, aby wszystkim napędzić strach. Miliony ludzi zabito, miliony ludzi zginęło z głodu w sowieckim raju. Mówię to z pewną dozą szyderstwa. Miliony deportowano w odległe rejony imperium. Bali się wszyscy od Stalina po szarego obywatela. Starożytny filozof Arystoteles powiedział takie mądre słowa, że najsilniejszą tendencją w człowieku jest dążenie do szczęścia. Szatan podpowiedział twórcom państwa sowieckiego, że to rewolucja przyniesie szczęście, a przyniosła morze nieszczęścia. W państwie Stalina zawijali w ludziach wszelką nadzieję. Pomyślmy sobie o tym, że nadzieja jest takim czymś podstawowym, podstawową wartością naszego życia. Mamy nadzieję, że dzieci dobrze ukończą szkołę, że będą dobrze wychowane, założą rodzinę, będzie im się życie układało. Wiele takich doczesnych nadziei mamy. A tamci w sobie tak zabijali nadzieję w sercu człowieka. Kiedy więzień cieszył się w łagrze, że kończy mu się wyrok i wkrótce zobaczy żonę, dzieci swoje, to dowiadywał się w tym samym dniu, w którym miał być zwolniony, że przedłużono mu wyrok. I ten sam człowiek, który był radosnym, nagle przygasał, wpadał w depresję i szybko umierał. Okrutna sprawa, to tylko tam mogły być takie rzeczy. Panowało wszechobecne donosicielstwo. Nawet dzieci donosiły na swoich rodziców. Kłamstwo było sposobem życia. Ci, którzy publikowali, pisali, kłamali. Ci, którzy przemawiali, kłamali. Rodzice uświadamiali swoje dzieci, że za progiem rodzinnego domu trzeba kłamać. Królowało kłamstwo, niesamowite w kraju sowieckim. W szkole przy każdej okazji należało kopnąć Pana Boga, wygłosić pochwałę na cześć sowieckiej wolności. Należało spląć dawną carską władzę, nędzę, wychwalać obecny dostatek, nawet gdy przed chwilą widziało się ludzi leżących na ulicach, którzy po prostu zmarli z głodu. System sowiecki łamał ludzi. Bili polskiego fabrykanta Lubomirskiego. Później zaprowadzili go do eleganckiego salonu. Tam elegancko umundurowany generał sowiecki go przyjął i proponował, żeby donosił na Ukraińców. On powiedział, że nie może tego zrobić. Zesłali go do łagru. Wszędzie panował smutek. Znany wielu z nas Rotmistrz Czapski, który poszukiwał żołnierzy, poszukiwał naszych oficerów, którzy zaginęli w Związku Sowieckim, a później okazało się,
że zostali rozstrzelani. Pisał o nieludzkiej ziemi. Widział na ulicach sowieckich miast smutnych ludzi, idących w łachmanach do pracy. Byli pochyleni, a nad nimi dumnie powiewały radosne slogany o rewolucji. Zakłamanie niesamowite. Nie wierzyli, że w Europie każdy może wybrać sobie pracę, że sklepy są dla wszystkich dostępne, że można swobodnie jeździć z miasta do miasta. Pozbawiono społeczeństwo głowy, obezwołowienie, tak to nazywali, żeby ze społeczeństwa zrobić w Związku Sowieckim bezkształtną ludzką masę. Polacy, którzy dotarli do armii generała Andersa, mieli wrażenie, że wydostali się z piekła. Są wszystko rzeczy spisane przez rotmistrza Czapskiego, generała Andersa, wiele świadectw, rzeczy niepodważalne. Panowało straszliwe zakłamanie. Komendant Bierieszkow żegnał odjeżdżających na śmierć polskich oficerów uśmiechem pełnym obietnic. Być może niektórzy z tych oficerów cieszyli się, że wracają do swoich rodzin. Wcześniej Sowieci nawet wyprawili ucztę na cześć dzielnych polskich oficerów, a później odebrali im życie. Niesamowite zakłamanie. Studiuję te sprawy od wielu, wielu miesięcy. Stalin był wielkim cynikiem i oszustem. Pytany na Kremlu przez generała Sikorskiego i generała Andersa o polskich oficerów, odpowiadał, że uciekli do Mandżurii, a wiedział, że oni już nie żyją, przecież podpisywał wyrok śmierci na nich. Mówił też polskim generałom, że zdobędziemy Polskę i wtedy ją wam oddamy. Jeżeli chodzi o granice, to nie skrzywdzimy was. Całkowicie jego słowa rozbiegały się z rzeczywistością, z tym, co robił. A w Polsce co było? W Polsce po wojnie. O tą rzeczywistość ogień znał. Kłamstwo propagandy, donosicielstwo, fałszowanie wyborów, strach na dole. Był też strach u góry. Tam u góry oni pięknie tylko wyglądali na zdjęciach, jak się prowadzą za ręce i uśmiechają się. Ale był strach na górze, bo pułkownik Józef Światło, w zasadzie nazywał się Liechtenstein, zbierał donosy na wszystkich rządzących, trzymał je w swojej szafie, w swoim pokoju. Każdego można było zniszczyć. Spełniły się słowa papieża Piusa XI. Odbierz ludziom wiarę, a miłości wśród nich już nie znajdziesz. Powtórzmy te słowa, bo one są również teraz aktualne. Odbierz ludziom wiarę, a miłości wśród nich już nie znajdziesz. Czy ma jeszcze ktoś wątpliwości, że istnieje grzech? Właśnie to omówione przeze mnie życie było pełne grzechu. Niegodne człowieka. Życie jako obraza żyjącego Boga. Życie domagające się odkupiciela. Wiemy, że tym odkupicielem jest Jezus Chrystus, który za nas cierpiał na krzyżu, a w rozpoczętym Wielkim Moście właśnie rozważamy te sprawy związane z męką i misją boskiego Zbawiciela. Dzisiaj, drodzy, wspominamy żołnierzy wyklętych, przede wszystkim majora Józefa Kuracia, jego żołnierzy. Jedna z góralskich przyśpiewek mówi: byli chłopcy, byli inosiennieni, i my się miniemy po niedługiej chwili. Oni się minęli,
pamięć o nim nie zaginie. Kończąc, drodzy, pragnę was wezwać, prosić o atmosferę takiej zadumy, też jakiejś swobody, radości, żeby nie było tak, że obecnie w Polsce jedynymi ludźmi wolnymi są księża. Amen. Oddal wkradające się zwątpienie w dusze kapłanów sprawujących posługę w Twoim imieniu. Dodaj im sił, aby odważnie występowali w obronie prawd wypływających z Twojej nauki. Nie pozwalaj, aby Twoje przykazania i chrześcijańska troska o człowieka zastępowały interpretacyjne potrzeby ateistycznej poprawności. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Dobry Boże, w 84. rocznicę zesłania setek tysięcy Polaków w głąb Rosji przez sowieckiego okupanta w 1940 roku stawiamy się do Ciebie za wszystkich, którzy nie wytrzymując trudu zsyłki i okrucieństw sowieckiego terroru na zawsze pozostali w nieludzkiej ziemi. Spraw, Panie, aby ich tragiczny los był na zawsze symbolem bezwarunkowej i oddanej miłości do domu ojczystego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Dobry Boże, nie mamy wątpliwości, że już dawno oceniłeś i osądziłeś sprawiedliwie końcowe raporty partyzantów zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy oddali życie w walce lub zostali zamordowani w komunistycznych katowniach, a szczególnie tych nam najbliższych, przemierzających podhalańskie, gołczańskie i beskidzkie ścieżki. W swej ojcowskiej trosce czuwaj, by pamięć o ich poświęceniu trwała wiecznie, a ofiara ich życia stanowiła przykład najwyższego umiłowania ojczyzny i wolności. Nam zaś daj wytrwałość, byśmy godnie nieśli ich dziedzictwo następne pokolenia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Dobry Boże, 77 lat temu, mając w sercu miłość do ojczystej ziemi, wyruszył w drogę do Twojego wiecznego królestwa nieugięty dowódca zgrupowania partyzanckiego Błyskawica, major Józef Kuraż-Ogień. I choć ciało zostało unicestwione, to duch pozostał wśród nas i przetrwała pamięć o nim i jego heroicznej walce o wolność i suwerenność ojczyzny zawłaszczonej przez sowieckich namiestników. Niech ta walka i ofiara życia majora Ognia i jego najbliższych przyjaciół i podkomendnych w obronie naszego polskiego domu będzie po wsze czasy symbolem męstwa, moralnego zwycięstwa nad zniewoleniem i zdradą narodową i stanowi trwały fundament, na którym kolejne pokolenia wznoszą i wznosić będą wspaniały narodowy gmach. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Dobry Boże, w trudnym dla naszej ojczyzny czasie obdarzaj Polaków darem mądrości, oświecaj umysły i serca, napełniaj rozwagą i odpowiedzialnością, aby zakłamane narracje i fałszywe ukazywanie otaczającej rzeczywistości nie miały do nich dostępu. Daj opamiętanie wszystkim zagubionym, oszukanym, zmanipulowanym. Niech wybór zawsze będzie prosty i jasny. Tak za miłością do domu ojczystego, nie dla narodowej zdrady i podporządkowania się narzuconym światowym ideologicznym trendom i nakazom. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Dobry Boże, w swej miłości wejrzyj na polskie rodziny, na młodzież, na nas samych tutaj zebranych i za wstawiennictwem żołnierzy wyklętych. Spraw, aby chrześcijańskie wartości, nasza narodowa tożsamość, polska tradycja, kultura, umiłowanie ojczystego domu stanowiły nieprzebytą zaporę dla zachodniej, liberalno-bolszewickiej ideologii cywilizacji śmierci. Otaczaj nas i Matkę Ojczyznę nieustanną opieką. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże, Stwórco, Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel tym wszystkim zmarłym naszym narodowym bohaterom odpuszczenia wszystkich grzechów i przyjmij ich do chwały zbawionych.
przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ostatniej ruiny Irlandii i stąd pochodził pierwszy święty Irlandii.
Odbyłem z nim dzisiaj bardzo długą rozmowę, nocną, po tym, co wydarzyło się wczoraj. Moi drodzy, oddział partyzancki Błyskawica nigdy nie został rozwiązany. Nikt nigdy nie wydał takiego rozkazu. Spadkobiercy tego zgrupowania istnieją do dnia dzisiejszego. I co chcę powiedzieć? Bardzo króciutko. Panowie Nawrocki, panie Kastrzyk, panie Musiał, larum grają. Gdzie jesteście dzisiaj? Po tym, co się wczoraj wydarzyło. Pamięć o ogniu trwać będzie. Nikt nam tego nie zabroni. A my, jako spadkobiercy ogniowi, zatrzymamy konkretne działania, by major w końcu wrócił na Podhale. Dziękuję. To państwo polskie wystawiło kompanię honorową. Wiceminister obrony narodowej Roman Szermierder odsłonił osobiście tablicę. Państwo polskie pierwsze wystawiło kompanię honorową. Więc coś się komuś pomyliło. Dziękuję. Chcę jeszcze dodać, że Sądecczyzna, chłopaki z Nowego Sądu, którzy przyszli do ognia kompanię, to pierwsze wystawili pomnik. Uczniowie Chroblego, mało kto o tym wie. Po wysadzeniu pomnika rozczłonkowali się i w połowie 1946 roku przyszli do kompanii ognia, więc to są dwa rozdziały. Zbierali pieniądze na pomnik ofiar Oświęcimia. Okazało się, że zostało przekazane na budowę pomnika Ryskiego, więc go wysadzili. Do dzisiaj nie ma funduszu pomnika z Ryskiego, znaczy ofiar Oświęcimia, więc trzeba to szanować. I jeszcze raz powtarzam, państwo polskie uregulowało ognia, a minister wówczas był Bronisław Kogorski. Roman Szermierder otwierał tablicę. Jest Jan Kuraś, był jestem świadkami osobistymi. Dziękuję. Dziękuję serdecznie kolego. I teraz proszę państwa, po zakończonej mszy świętej szybko udajemy się na cmentarz i tam odśpiewamy hymn. Następnie zostanie odczytany apel poległy, a później udajemy się na obiad. Zaproszeni goście. Dziękuję. Stój. Prawo zwróć. Salut. Słuchaj. Prawo zwróć. Oddziały. Bardzo. Za Mam.
Jezus, w lewo zwrot. Cmentarzu, aby przeprowadzić apel poległych dla upamiętnienia walki i męczeństwa uczestników niepodległościowego podziemia antykomunistycznego oraz walki 77. rocznicy śmierci majora Józefa Kurasia Ognia. Słuchajcie wszyscy. Stajemy do uroczystego apelu tutaj na Wachsmuckim Cmentarzu przy mogiłach poległych w latach walki o wolność i niepodległość ojczyzny z nową sowiecką okupacją, w której zginęło i zostało zamordowanych 20 tysięcy patriotów, a 200 tysięcy przeszło przez syłki i więzienia. Ta zbrodnia mająca na celu całkowite podporządkowanie Polski Związkowi Sowieckiemu w głównej mierze dokonana została rękami polskich zdrajców, komunistów spod znaku PPR i PZPR. Musimy być w pełni świadomi tego faktu. Jesteśmy tu, aby złożyć hołd bohaterom, przywołać ich imiona, przypomnieć przed Bogiem i historią. Wzywam was, uczestnicy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, niezłomni dowódcy oddziałów partyzanckich i żołnierze ostatniego powstania narodowego, znani i nieznani z imion i nazwisk, wierni Polsce i złożonej przysiędze, którzy opuszczeni i zapomnieni stawiliście długotrwały opór sowieckiemu okupantowi i komunistycznym zdrajcom narodu. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wzywam was, zamęczeni w śledztwach, skazani na śmierć przez komunistyczne sądy wojskowe i powszechne, w bezprawnych procesach, mordowani w ubeckich kazamatach, strzałem w tył głowy. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Do ciebie wołam, majorze Józefie Kurasiu Ogniu, synu ziemi podhalańskiej, legendarny organizatorze walki z obydwoma okupantami, komendancie zgrupowania partyzanckiego Błyskawica, który nie zawahałeś się po latach zmagań z niemieckim okupantem stawić opór nowej sowieckiego nadania komunistycznej władzy w obronie niepodległości ojczyzny, wolności narodu i wiary przodków naszych. Stań do apelu! Poległ na polu chwały! Wzywam was, partyzanci konspiracji podhalańskiej, towarzysze broni majora Józefa Kurasia Ognia z Konfederacji Tatrzańskiej Armii Krajowej Ludowej Straży Bezpieczeństwa, którzy zostaliście zamordowani lub polegli w walce z niemieckim okupantem, nie dożywszy dalszej walki z komunistycznym zniewoleniem. Stańcie do apelu! Polegli na polu chwały! Was wzywam, członkowie sztabu zgrupowania partyzanckiego Błyskawica, Józefie Sralu Smaku, Stanisławie Sralu Zimny, Kazimierzu Kurasiu Kruku, którzy dochowując wierności swemu komendantowi polegliście wraz z nim w ostatniej walce 21 lutego 1947 roku w Ostrowsku. Stańcie do apelu!
Polegli na polu chwały! Wzywam was, partyzanci pierwszej pienińskiej kompanii Jana Batkiewicza Śmigłego i Mieczysława Pyzowskiego Żbika, drugiej taczańskiej kompanii Jana Kolasy, Powichra, trzeciej kompanii pod dowództwem Henryka Głowińskiego, Groźnego, Antoniego Wąsowicza Rocha i Józefa Świdra-Bziciela oraz trzech sądeckich kompanii zgrupowania partyzanckiego Błyskawica, którzy wierni przysiędze polegliście w walkach lub znajdując śmierć w komunistycznych katowniach. Stańcie do apelu! Polegli na polu chwały! Wzywam was, Stanisławie Ludzio Harnasiu, adiutancie komendanta ognia, wraz z partyzantami oddziału Wiarusy, polegli w walce i zamordowani w latach 1948-1950. Stańcie do apelu! Polegli na polu chwały! Wzywam was, partyzanci grup operacyjnych, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Błyskawica, Huragan, Zorza, Ziemi Babiogórskiej i Makowskiej. Wzywam was, dowódcy tych oddziałów, Mieczysławie Sobolewski, Prucie, Stanisławie Marku, Orliczu, Janie Sałapatku, Orle, którzy zginęliście w walkach z komunistycznymi zdrajcami w latach 1946-1955. Stańcie do apelu! Polegli na polu chwały! Wspomnijmy 96 naszych rodaków, którzy będąc na służbie Rzeczpospolitej zginęli 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, a wśród nich tych, których winniśmy wdzięczność za to, że wspierali swą pracą na Podhalu dobrą pamięć o żołnierzach wyklętych, prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonkę Marię, prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Janusza Kurtykę, Aleksandra Szczygłę, Andrzeja Przewoźnika, Czesława Cybińskiego. Są wśród nas. Chwała bohaterom! Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Cześć ich pamięci! Cześć ich pamięci! Cześć ich pamięci! Dobra, to weźmy sobie. Modlić się za zmarłych. Jesteśmy tu, gdzie są prochy, dlatego zanieśmy do Boga naszą modlitwę o dar życia wieczornego dla nich. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość wieku i stanie nam świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość wieku i stanie nam świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość wieku i stanie nam świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Teraz następuje złożenie kwiatów i wiązanek. Wójt gminy Nowy Targ, pan Jan Smarduch. Nauka zawsze wskazana. Starosta Czarczański, pan Piotr Bąk z pułkownikiem Łęckim. Aha, przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza, Jan Piczura w imieniu Sejmiku Województwa Małopolskiego. Sejmiku Województwa Małopolskiego. I posła właśnie Arkadiusza Mularczyka. Przedstawicielka Fundacji Pamięć i Wolność. Stary opozycjonista Majdzik. Ryszard Majdzik. Skawina. Wiceprzewodniczący. Kandydat na posła. Tak jest. Dziękujemy. Tak. Organizacja Międzyzakładowa Solidarność. Region Małopolska. Super. Z
duszpasterstwo Miszczejowice. Tak jest. Duszpasterstwo Miszczejowice. Pan pięknie się przedstawił. Następnie idzie pani dyrektor krakowskiego IPN-u. W ogóle nie wiem, wyprzedzę zakonu świętego Jana Pawła II w Krakowie. I teraz jeszcze gospodarz naszej miejscowości, pan sołtys Paweł Cyrwusz. Dziękujemy ślicznie, zapraszamy do remizji strażackiej. I z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Suskiego.